Postawmy sprawę jasno, przed nami naprawdę niełatwe, niełatwe zadanie. Ostatni sezon Drogi na Szczyt, właśnie, ale od razu powiem dlaczego ostatni, bo dużo osób o to pyta, z prostej przyczyny. Cała kariera została przygotowana tak, że ten czwarty sezon, ten końcowy sezon idealnie wypada na koniec FIFA 17. No powiedzcie mi, kto w FIFA 18, gdy wyjdzie FIFA 18, będzie oglądał karierę z FIFA 17? Po prostu w FIFA 18 zrobimy nową, inną karierę. Mam nadzieję, że jeszcze lepszą. Ale wracając do tego trudnego zadania. Odejść na pewno chce Drągowski, co już potwierdził, więc musimy znaleźć na niego zastępstwo i to naprawdę z najwyższej półeczki. Dodatkowo, fajnie by było zmienić Aubameyanga na kogoś nowego, który by wleciał w nasz zespół z taką świeżością. Było mnóstwo propozycji. Arkadiusz Milik, Gabriel Jesus. Jest naprawdę sporo opcji. A która wypali? O tym, mam nadzieję, przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Ruszajmy! Tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy kilka propozycji na tego goalkeepera. Pojawiał się tutaj Gigi Donnarumma, Alban Lafont, ale mi naprawdę, naprawdę bardzo podoba się opcja z Butlandem. Tylko problem polega na tym, że Butland jest tutaj... no niestety droższy, taką wartość określoną ma tutaj na 10 milionów więcej aniżeli nasz Bartek Drągowski, ale mam nadzieję, że coś się nam uda wynegocjować ze Stoke City, bo Butland, powiem wam szczerze, interesująco tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o napastnika, tutaj jest naprawdę ciekawa sytuacja. Kelechi i Kenacio, do tego był Michy Batshuayi przez was proponowany. Origi, Arkadiusz Milik, Gabriel Jesus, no tutaj ci wszyscy zawodnicy, tak jakby od tego poziomu w dół, o nich będziemy walczyć, ich będziemy próbować ściągnąć. Z tego co widzę, każdy wartościowo, poza Kelechi i Kenacio, jest w naszym zasięgu, tak jakby ze względu na wartość Aubameyanga, który jest określany na około 40 milionów. A wymiana Aubameyanga na takiego Michy'ego Batshuayi, na Milika czy Gabriela Jesusa, mi się by naprawdę uśmiechała. I tak jest, rozpoczęło się tutaj wszystko. Ważne informacje o rynku transferowym. Rynek transferowy został otwarty. Mamy odpowiedź od Stoke City, od Zenitu Sankt Petersburg. No to są naprawdę ogromne, ogromne kwoty. Ale my tyle wam nie damy. Co to, to nie. Zdecydowanie nie. Tutaj Gabriel Jesus, o ile dobrze kojarzę, był właśnie wyceniany no, na znacznie, znacznie mniej. Więc spróbujmy po prostu zrobić taką podmiankę. Myślę, że podmianka w tej opcji w tym wypadku będzie naprawdę, naprawdę dobra. Spróbujemy. Podmianka Pierre-Emerick Aubameyang zamiast Gabriela Jesusa. No to jest troszeczkę niekorzystny dla nich deal. Nie będę tutaj okrywał Pierre-Emerick Aubameyang. No, wiekowo tutaj się różni znacznie. Ale teraz, moi drodzy, zmieńmy sobie tak samo to w wypadku Butlanda. I wybierzmy sobie tutaj Bartka Drągowskiego, który tak czy siak chce odejść, rozwinął się też na 85. No powiem wam szczerze, że na miejscu Stoke City bym to mocno rozważył, bo to jest goalkeeper, na którym, jeżeli patrząc na ten taki poziom overallowy, nie straciliby tutaj na dobrą sprawę nic, a mogliby dużo zyskać ze względu na pozyskanie młodego zawodnika. Zatrzymajmy tę symulację, ten jeden dzień, mamy kolejne odpowiedzi, tym razem od Arka Milika. O! To jest naprawdę racjonalna odpowiedź od Manchesteru United. Za Arka Milika, który rozwinął się wtedy na 85 punktów, ściągnięcie, znaczy zamiana na linii Aubameyang tutaj naprawdę byłaby ciekawa. Z tego co widzę, to wartościowo tutaj nie powinno być żadnych oporów. Tylko pytanie, jak z tym wiekiem? Czy ten wiek nie będzie dla nich taką zaporą? Z tego co widzę, to za to Alban Lafont ma 20 lat i wartość jego wyceniana jest na 26. I to jest wyceniane już przez klub. Co za tym idzie, nie wiem czy on przekroczył 80, szczerze powiem. To jest takie troszeczkę w ciemno kupno. Bardziej już dla mnie lepszą opcją byłby tutaj Gigi Donnarumma. Z tego co widzę, to Milan już tutaj za niego domaga, woła znacznie większe pieniądze. A co za tym idzie, ten zawodnik najzwyczajniej w świecie pewnie osiągnął już nieco wyższy poziom. Tak więc złóżmy też ofertę za Bartka Drągowskiego. No i trzeba popatrzeć, jak to wszystko się tutaj rozwinie. Ja poskładam też oferty za pozostałych zawodników z naszej listy życzeń. No i widzimy się za chwilę. 3 stycznia 2020 roku to zdecydowanie ciekawie brzmiąca data. Niemniej ciekawie i jeszcze bardziej ciekawie ze względu na ten mecz. Manchester City podejmuje na swoim stadionie Zagłębie Lubin sensacyjnego Beniaminka, który pokonywał wszystkie kolejne szczeble Superligi od czasu przejęcia przez rewelacyjnego menedżera, jakim oczywiście jest Tomasz Kopa w ryj.
A teraz, moi drodzy, spójrzmy na układ tabeli tej pierwszej Superligi. Widzimy naprawdę ogromny ścisk jest w tej czołówce. Różnica zaledwie kilku punktów pomiędzy pierwszym a dziesiątym zespołem to naprawdę imponuje i to pokazuje, jak niesamowicie wysoki, przede wszystkim wyczerpujący poziom jest w tej pierwszej Superlidze. W centrum uwagi oczywiście Pierre-Emerick Aubameyang, który ostatnio, według najnowszych doniesień z mediów, został wystawiony przez trenera na listę transferową. Czy to koniec tej krótkiej, jakby nie patrzeć, przygody Pierre-Emerick Aubameyanga, który mimo wszystko owocowała w trofea tej przygody w Zagłębiu? O tym się przekonamy już niedługo. Teraz spójrzmy na skład gospodarzy. W roli kapitana oczywiście Vincent Kompany, doświadczony zawodnik, któremu naprawdę nie będzie trudno, nie będzie łatwo zarówno jemu, jak i przede wszystkim jego przeciwnikom minąć jego, a jemu odebrać piłkę naszym napastnikom. Tak więc będziemy się tutaj musieli wysilić, ale nasz napad to jest istna klasa światowa. Pierre-Emerick Aubameyang, Bartek Kapustka czy Sadio Mane, te nazwiska to nie jest byle kto, oni się tam nie znaleźli z byle powodu. Spójrzmy na skład Zagłębia. Drągowski, Kędziora, Oxford, Pazdan, Guerreiro, Zinchenko, Karol Linetty, później Piotr Zieliński, a na ataku oczywiście Sadio Mane, Bartek Kapustka i Pierre-Emerick Aubameyang. Jak widzimy, prawowity kapitan, czyli Tomasz Kędziora, po kontuzji wrócił do wyjściowego składu. A teraz Graham Scott po raz pierwszy użyje gwizdka w tym spotkaniu i rozpoczynamy ten fantastyczny mecz na Etihad Stadium. Mamy dośrodkowanie, tutaj jest oczywiście Pierre-Emerick Aubameyang, Aubameyang, główka! I tu jest gol, ale szybko zdobyta bramka. Pierre-Emerick Aubameyang pokazuje, że on nadal jest tutaj liderem, że on zasługuje na to miejsce, że niepotrzebnie trener go skreśla i chce go zamienić, ponieważ on nadal spełnia swoje zadanie w 100% i to w jakim stylu, w jaki sposób. Spójrzmy na to, no coś niesamowitego, coś pięknego, ale fatalny błąd tutaj, szczerze powiem, popełnił stos. No to, co to jest za interwencja? Coś naprawdę komicznego, ale najważniejsze, że mamy gol już w 7 minucie. Fernando uderza. Zaczynamy jakby od nowa. Nie wiem, co to było. Naprawdę. Chciałbym odpowiedzieć, ale nie jestem w stanie. I koniec! Po 45 minutach remis 1-1, chociaż The Citizens stworzyli sobie więcej takich sytuacji klarownych do zdobycia bramki, ale na nasze szczęście, no, Aubameyang okazał się istnym killerem. Atakują wzdłuż bocznej linii. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala. Kevin De Bruyne, dośrodkowanie! Jest bramka! Prowadzą, brawo! Okej. To był naprawdę, naprawdę ładny gol. Serio. Takiego dogrania to, szczerze powiem, się nie spodziewałem. Guerreiro tutaj próbował w jakikolwiek sposób dogonić, ale dogranie De Bruyne to czapki z głów. To była klasa światowa, naprawdę. Agüero prowadzi piłkę pod Sergio Kun Agüero wlatuje. Dlaczego zawsze ten wślizg, który jest spóźniony, jest Oxfordem? Czerwona kartka, znowu, Boże! Nie! Agüero, jak nas zrobił, z jaką to łatwością w ogóle zostało zrobione? Byłem pewien, że tym wślizgiem odbiorę mu czysto piłkę. Naprawdę, byłem przekonany, a Skubaniec pobiegł dalej i nadział się centralnie na nogi. O Jezu, De Bruyne do asysty ma szansę dorzucić bramkę. Zobaczymy, gramy w dziesiątkę. To może nas naprawdę pogrzebać. Drągowski, De Bruyne! I mamy bramkę! 3-1, Manchester City Zagłębie. Taka, a nie inna sytuacja na murawie, jak widzimy na załączonym obrazku, wymaga określonych środków. Na boisku się pojawia Daniel Dziwniel, na środek obrony przesunięty, i Dawid Kownacki. No zobaczymy. Dziwniel po raz pierwszy od dłuższego czasu otrzymał szansę gry, a Kownacki to już jest nie raz, nie dwa zawodnik, który ratował nasz zespół. Agüero! Kapitalnie strzela Agüero i piłka ląduje w siatce. Kun pokazał nam, co potrafi. Okej. Ja już mam dość. Co za gol! Co za gol! Ależ pięknie to zrobił. Nie mieliśmy szans tutaj kompletnie. To była piłka idealnie zagrana w czas. Jeszcze to wykończenie. Gdzie jest goal line? Gdzie jest goal line technologii?
Ten mecz to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Dramat, po prostu dramat. Nie wiem, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć. No musieliśmy uznać tutaj zdecydowaną wyższość rywali. Zdecydowaną wyższość Pepa Guardioli. A nasz skład się nie popisał. Mimo rewelacyjnego początku, to później osiadli na laurach. Ich nie było na tym boisku. Całe spotkanie zaczęło się dla nas naprawdę, naprawdę idealnie, ale później... wszystko widać na załączonym obrazku. Jakieś nieporozumienie, to jest szok. Oddaliśmy jeden niecelny strzał w drugiej połowie, podczas gdy Manchester City nas zmiażdżył. Zmiażdżył. Mamy informacje o zakończonym zawieszeniu Emanuela Manny, ale z drugiej strony Rhys Oxford został zawieszony tak na zmianę. Stoke odpowiedziało nam, że... aha! Stoke City to jest dosyć mocno, nie wiem, Stoke City dosyć mocno pogrzało, bo chcą oprócz Drągowskiego jeszcze 40 baniek. Ktoś jest tutaj niepoważny, a Zenit chce za Gabriela Jesusa oprócz Aubameyanga jeszcze 35 milionów. Same informacje, które są dla nas złe. No oprócz faktu, że Reznik wraca z wypożyczenia, to Milan. To Milan chociaż jakoś sensownie, tutaj powiedzieli, że chcą 18 milionów, to nie jest tragedia. Chelsea chce 26, tutaj chcą jeszcze 50, no to są kwoty takie, jakie by mogli zawołać za tych zawodników samych. A nie za zawodnika plus kwota. Mamy ofertę transferową za Bartka Drągowskiego. I to jest oferta, którą będziemy musieli oczywiście mocno, mocno rozważyć. A Manchester United jeszcze chce 16 milionów, a nawet Liverpool chce za Origiego jeszcze dopłatę. No naprawdę jesteście niepoważni ludzie. Zobaczmy, Liverpool chce tutaj dać, nie, Liverpool, wy jesteście bogaci, wy macie pieniążki, my dobrze o tym wiemy, że wy macie pieniążki i możecie nam dać tutaj 52 miliony, myślę, spokojnie, za Bartłomieja Drągowskiego, który no niestety chce opuścić nasz klub. To jest tragedia dla nas, ale co ja więcej mogę powiedzieć? Chce, no to nie ma z niewolnika zawodnika, jak to mawia klasyk. Teraz przejdźmy do zespołu i stawmy jedenastkę na ten mecz, który nie będzie należał. To już można od razu powiedzieć tak na wstępie. Zresztą w ogóle tak nam tutaj pokiereszowało w tych wszystkich, że... no, że szkoda gadać, szkoda szczępić ryja w ogóle, jakby to powiedział klasyk. Zapiszmy zmianę w tym składzie, przesymulujmy kolejny mecz. Miejmy nadzieję, że Bayer Leverkusen tym razem nas tak nie zdetronizuje, jak to zrobił Manchester City w poprzednim spotkaniu, bo tamten mecz będzie mi się śnił po nocach, przysięgam was. Przysięgam wam, przepraszam. No to był jakiś dramat, masakra. Bayer na wyjeździe, zobaczmy. Bayer, co ciekawe, utrzymuje się cały czas w tej głównej klasie rozgrywkowej. To bardzo dobrze świadczy o tym zespole. Ich skład: Leno, Piccini, Dragović, Papadopoulos, Henrich, Bellarabi, Baumgartlinger, Bender, Mehedi, Hernandez, Slimani. Z tego co widzę, to ten skład jakoś niewiele zmienił do tego, który by był 4 lata temu. Aubameyang odpowiada fantastycznie, 1-1 i takim rezultatem kończy się to spotkanie. Myślę, że mogliśmy tutaj wygrać. Szkoda, że nie łupnął bramki Solomon Tabor. Szkoda, że na boisku się nie pojawił ani on, ani chociażby Dawid Kownacki. Zobaczmy do biura i mamy tutaj informację o zakończonym zawieszeniu Rhysa Oxforda i oczywiście prowadzenie kadry, które mnie najzwyczajniej w świecie nie interesuje. A teraz, w tym momencie, przesumujmy sobie dalej. Lada moment czeka nas kolejne spotkanie z AC Milanem. Kolejna oferta transferowa. A czy chciałem... chciałem się zamienić z wami, chciałem wziąć od was Batlanda i żebyśmy się zamienili, ale widzę, że z wami to tak ciężko dojść do ładu. Kontroferta opiewająca na 50 milionów za Bartka Drągowskiego, to jest naprawdę spora kwota, ale wierzę, że uda się nam taką kwotę zgarnąć do tego zawodnika, tym bardziej od jakiegoś bogatego klubu. Jakby się po niego zgłosił Liverpool, Barcelona, Real Madrid, no to wtedy byśmy naprawdę mieli tutaj jakąś szansę. A tak to jest ciężko. Kolejny mecz to symulacja trzeciej rundy Pucharu Emirates FA Cup. Troszeczkę ryzykowne zagranie z mojej strony, ale jak mawia klasyk, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i nie zostaje ojcem, tym bardziej, że ostatnio Milan został przez nas spokojnie pokonany. Zwyciężyliśmy z tym zespołem, no i czas teraz to po raz kolejny pokazać na boisku. O proszę! 2-2! Mane i Aubameyang, a tutaj Borja i Bonaventura. A Zieliński nie trafił z rzutu karnego. Mogliśmy wygrać, ale nie wygraliśmy. A co za tym idzie, będzie tutaj rewanż.
No ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja. Dużo spotkań pucharowych teraz tutaj nam wylatuje w terminarzu, z tego co widzę. Tutaj zarówno Puchar FA Cup, zarówno FIL. No jesteśmy w najwyższej lidze, więc to zdecydowanie pokazuje, jak ciężkie są tutaj te spotkania, jak tutaj cały ten terminarz ciąży. Mamy tutaj oczywiście mecz z Napoli w półfinale Pucharu FIL. Później jest jeszcze Porto i FC Barcelona. No i mamy później rewanż. Rewanż w tym Pucharze FIL. Moi drodzy, wiecie co? Ja bym chyba sobie przesymulował to spotkanie, a później najwyżej byśmy sobie rozegrali tamten drugi mecz. Póki co, przesymulujmy sobie spotkanie z Napoli, ale zanim to zobaczmy sobie tutaj. Oferta transferowa za Bartłomieja Drągowskiego. Manchester United to jest klub, który jest w stanie rzucić do tego zawodnika jakąś fajną sumkę, chociażby 47,5 miliona. To jest naprawdę coś, co tutaj myślę Manchester United spokojnie może zrobić. Mamy konferencję prasową. Zagłębie Lubin, motywujmy ich do walki, bo coś się tutaj pogubili, ewidentnie się pogubili. No i nie wygląda to ciekawie. Dodatkowo mamy informację o tym, że Pierre-Emerick Aubameyang się dogadał z innym klubem. My jeszcze mimo wszystko próbujemy to jakoś odratować. To nie będzie łatwe, tu będą kombinacje, ale niestety budżet jest wyśrubowany do takich granic, że tu nie da się zrobić niczego innego i w żaden inny sposób tutaj nie możemy tego zrobić. Czas po raz kolejny przesymulować mecz, tym razem w pucharze i... Fajnie by było w końcu zrobić jakieś transfery, bo... Aha, no jednak nie. Nadal nie mamy budżetu, więc... Więc co ja tam wiem? No dostaliśmy 85 tysięcy z FA Cup. To nie są szałowe sumy i my za to nie dostajemy dobrych graczy. No, czas na symulację. Gramy w Lubinie, tak więc jest tutaj szansa, jest ta przewaga gry u siebie. Zobaczmy, czy ją wykorzysta nasz zespół. No, Mane już tutaj zdobywa bramkę w 7 minucie, no i elegancko jeszcze Zieliński i Guerreiro. Nie elegancko, że Mane doznał kontuzji i przez tą kontuzję musiał od razu opuścić boisko. Pytanie, na jak długo wypada Sadio Mane? Na ile? 3 miesiące? 4 miesiące? Wolałbym wersję 3-4 dni. No, 3 tygodnie. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. O proszę, Barcelona chce od nas kupić tego młodego. Nie chcę go... Nie chcę go sprzedawać, tym bardziej, że on jest tutaj super ultra talent i w ogóle, więc nie za bardzo. O, ale jest za to o Manchester City. No, błagam was. Dobra, 45. Czy to jest naprawdę aż tak dużo za takiego zawodnika? No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Zobaczmy, czy coś tutaj wyjdzie, czy nie wyjdzie. Kolejny mecz gramy z Porto. Gramy u siebie, więc trzeba tutaj też ustawić skład. Oczywiście ze względu na niestety... No, nieszczęśliwą kontuzję, jakiej doznał Sadio Mane. Trzeba tutaj wszystko zmienić. Zieliński się rozwinął do 84 punktów. Samo zrobił Oleksandr Zinchenko. Bardzo, bardzo spoko. W wyjściowym składzie pojawił się Viv Solomon Otabor. On jeszcze ani razu nas nie zawiódł. No i mam nadzieję, że tym razem w tej symulacji również to się nie stanie. Drągowski, Kędziora, Oxford, Mamana, Guerreiro, Zinchenko, Linet, Zieliński, Solomon Otabor, Kapustka i Pierre-Emerick Aubameyang kontra Porto. Bang! No, znaleźliśmy się niewątpliwie w dołku. Co tu owijać w bawełnę? To jest jakiś dramat. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Niedługo czeka nas mecz z Milanem, ten rewanżowy w pucharze FA Cup. A tutaj póki co, no nie wygląda to ciekawie. Ostatni mecz, a sprowokujmy sobie. Niech to będzie takie prowokacyjne z naszej strony. Ostatni mecz z Milanem. No i zobaczmy, czy coś tutaj się urodzi, czy cokolwiek tutaj się urodzi. Zatrzymajmy? Nie, to jest końcowy raport scouta, to możemy sobie w sumie zobaczyć. Zobaczmy sobie te końcowe raporty, zobaczmy, czy może Manchester United się zdecyduje, czy może jednak nie. No nie wiem, zobaczymy. Manchester City odrzuca ofertę, a ja nie mogę przesymulować dalej, nie mogę nic zrobić, nie mogę przerzucić. Halo? To widzicie? Nie mogę nic zrobić, no. Aha. No rewelacyjnie. No rewelacja. Super. 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 Okej, okay, jakoś mi się udało tutaj odratować sytuację i jesteśmy przed bezpośrednio symulowanym spotkaniem z Porto. Jestem ciekaw, czy to się okaże teraz, że to wszystko jest symulowane, czy może jednak jakimś cudem, znaczy symulowane, losowane, przepraszam, losowo. Czy może teraz jednak Zagłębie pokaże, postawi się, no bo wcześniej było takie 2 do 0 z takim przytupem 2 do 0, a póki co, patrzcie, na razie 0-0. Aha, okej. Okay. Okej.
Pazda. No, 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 nie dajcie panowie, nie, tak. Okej, okay, czyli to, tak to wygląda. Okej, okay, rozumiem, może wtedy mieli gorszy dzień, teraz może był lepszy. No ja rozumiem, ja rozumiem wszystko. Jestem ciekaw tylko, czy teraz uda się nam przekroczyć ten magiczny 21. Tutaj mi zatrzymało symulację. Mamy ofertę transferową z Manchesteru City, okej, okay, to już widzieliśmy. Aha, czyli 45 to też jest za dużo. Końcowy raport dotyczący Donnarumma. O proszę, no to skubanie z kurczeno z Milanem, ta wymiana na, no, nie byłaby zła, no powiedziałbym nawet inaczej, że byłaby całkiem fajna, no, no kurczę, no. Spróbujmy jeszcze raz. Złóżmy jeszcze raz tutaj Drągowskiego. Nie wiem, ile ja wam mogę tutaj dać. Ile ja wam mogę dać? Dam wam 100 euro. 100 euro mogę wam dać? O, mogę dam wam 100. Mogę wam dać 100 euro. 100 euro za Donnarumę plus Drągowski. To jest fantastyczny deal, moim zdaniem. I zobaczymy, czy ta wymiana im się w jakikolwiek sposób tutaj spodoba? Wow, Correra, jak ty się rozwinął. Kolejna oferta za Bartka Drągowskiego. No, coraz one... Niestety coraz lepiej dla mnie wyglądają te coraz gorsze. No ale spróbujmy, 43 chociaż, no kurczę. Cokolwiek, błagam was. Ten mecz trzeba było rozegrać. Trzeba było mieć pewność z tego awansu dalej w FA Cup. W końcu mamy tutaj do czynienia ze swoistą Ligą Mistrzów, tych wszystkich zespołów. Moi drodzy, San Siro, rozświetlone i wypełnione po samiutkie brzegi. Jak widzimy, zlewa się troszeczkę ta część pomarańczowych kibiców z kibicami w strojach czerwonych. Oczywiście i teraz wychodzi AC Milan w swoich strojach i do tego Donnarumma, który troszeczkę odstaje od tego zespołu, tak jak u nas w sumie odstaje Tytoń, który jest na bramce w tym meczu. Jakby się zamienili strojami, to by wyglądało spoko. A tak to wygląda to troszeczkę dziwnie. Mamy tutaj porównanie dwóch niesamowitych zawodników, Suso i Bartek Kapustka. Obaj zawodnicy są istnimi kreatorami gry dla swoich zespołów. Mam nadzieję, że Bartek po raz kolejny pokaże, że nie bez powodu był wielokrotnie nominowany przez media do tytułu najlepszego młodego zawodnika w lidze. Skład AC Milanu i na bramce Gigi Donnarumma, który był ostatnio głośno łączony z przenosinami właśnie do drużyny miedziowych. Między innymi była brana pod uwagę tutaj zasada i forma transferu na zasadzie wymiany zawodnika. Bartek Drągowski do Milanu, a Gigi Donnarumma do Zagłębia. To by była naprawdę ciekawa transakcja pomiędzy tymi dwoma klubami. Ciekawy jestem, co na ten temat myśli trener Tomasz Kopawryj. No, zapewne niezbyt mu się uśmiecha tracenie swoich podstawowych zawodników, ale teraz skład Zagłębia, Lubin, Przemysław Tytoń, Kędziora, Oxford, Mamana, Ola, Aina, później Zinchenko, Linet, Zieliński, a w ataku Solomon Otabor, Bartek Kapustka i Pierre-Emerick Aubameyang. Czy obecność Tytonia w wyjściowej 11 to jest swoiste pożegnanie Drągowskiego? O tym przekonamy się już wkrótce. Aleksandr Zinchenko, świetna piłka do Bartka Kapustki, a ten idealne przyjęcie i Kapustka! Pocisk ziemia powietrze wylądował w bramce Gigiego Donnarumy i Bartek Kapustka z kolejną bramką przed początkiem tego spotkania, przed rozpoczęciem tego meczu. Realizator przybliżał nam statystyki, jak i dane tego zawodnika, on teraz jest po raz kolejny w centrum uwagi wszystkich. Ależ strzał, ależ petarda, tuż pod poprzeczkę zapakowana, pod poprzeczkę Gigiego Donnarumy i prowadzimy po raz kolejny szybko strzelony gol. Mam nadzieję, że nie skończy się ten mecz tak, jak skończył się w Manchesterze. Kapustka oddaje do Zielińskiego, Zieliński przy piłce, ale wypuszcza po raz kolejny Bartka. Taka gra na czas nie może się podobać miejscowym fanom, którzy próbują... Kędziora, ależ się świetnie uwolnił i teraz Kędziora, cały czas Kędziora ze strzałem Gigi Donnarumma. Będziemy mieli zmiany i dosyć ciekawa, nietypowa sytuacja. Mianowicie Zagłębie wymienia cały środek pola. Schodzi Zieliński, Zinchenko, Linette, a pojawia się Gajos, Cardozo i Carles Alena, czyli ci trzej młodzi zawodnicy mają szansę pokazać swoje niszczycielskie zdolności w rewanżowym spotkaniu FA Cup. Mają na to całe 20 minut. Z tego co widzę, Milan postawił tutaj wszystko na jedną kartę, a to możemy skrzętnie wykorzystać my. Tytoń wykopuje piłkę, tam ją przyjmuje oczywiście Bartek Kapustka i teraz Bartek Kapustka biegnie, tam jest goniony przez obrońców Milanu, ale on już wpada w pole karne. Bartek Kapustka, co on zrobi? No to jest jakieś nieporozumienie. Kalbara go przegonił z połowy boiska. I koniec!
Wygrywamy na wyjeździe skromnie, bo skromnie. 1-0, bo 1-0, ale najważniejsze, że skutecznie. A co za tym idzie, awansujemy dalej do czwartej rundy Pucharu FA Cup. Aha, no to... Nawet nie zauważyłem, że aż takie były tutaj statystyki. W sumie kolejna oferta transferowa za Bartka Drągowskiego, tym razem od Szachtaru Donieck. Po raz kolejny zrobimy tę samą kontrofertę, chociaż z tego co widzę, to tutaj raczej nikt się już nie skusi. Watford jeszcze się zgłosił, o proszę. 42 miliony kontroferty, ale wątpię. Kolejna oferta, kolejna za Drągowskiego i kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć tutaj toku myślenia Milanu. Ja im składam ofertę wymiany za Donnarumę, ale oni nie. Oni nie. To jest dramat. Chyba tylko takimi słowami mogę okraszyć ten odcinek i to, co się tutaj działo. Zimowe okno transferowe w tym ostatnim sezonie to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Gramy na wyjeździe z Barceloną. Ostatnio udało się nam ich pokonać. Ale patrząc na formę naszego zespołu, to tym razem zostaniemy zniszczeni po prostu na boisku. I tak też się stało. Niestety. Moi drodzy... To by było na tyle. Skończ waść, wstydu oszczędź. Nic więcej ja tutaj nie mogę powiedzieć. Nic więcej ja tutaj nie powiem. I sam nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jestem naprawdę zdruzgotany i troszeczkę denerwuje mnie fakt, że inne zespoły mogą się dogadywać z moimi zawodnikami, jak na przykład z Aubameyangiem. W tym wypadku ma kontrakt, który trwa mniej niż 6 miesięcy, a ja nie mogę czegoś takiego robić, tylko muszę cały czas negocjować, nawet jak ten gościu nie podpisał nowego kontraktu. To jest troszeczkę denerwujące, mam nadzieję, że to poprawią w przyszłych FIFA-ch. A przydałoby się cokolwiek poprawić, bo... Jest źle. Jest po prostu źle. Na razie, moi drodzy, i pa, pa. Cześć.